W związku ze zmianami klimatycznymi lasy państwowe borykają się z problemami ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak susze, czy wręcz przeciwnie, nawalne deszcze. Wychodząc naprzeciw tym problemom, lasy państwowe w całym kraju realizują projekt małej retencji nizinnej. Lecz mała jest ona tylko z nazwy, gdyż w ramach projektu w całej Polsce zostanie zretencjonowane ponad 2 miliony metrów sześciennych wody. Wody, która dzięki naszym działaniom zostaje zatrzymana w lesie. A jak wiadomo, woda to życie. Na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w ramach projektu zostało wykonane zadanie pod nazwą budowa urządzeń retencyjnych małej retencji wody z zlewni rzeki Rudy. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 4 750 000 zł, z czego znaczna kwota pochodziła ze środków unijnych, a w ramach prowadzonych prac udało się zgromadzić ponad 324 000 metrów sześciennych wody. Ze względu na rozmiar inwestycji zadanie zostało podzielone na 3 etapy, z które zostały zrealizowane w latach 2019-2021. Powstały 44 przepusty, 59 przepustów z piętrzeniem, 37 progów piętrzących, 15 zastawek oraz 2 michy stawowe. Dodatkowo prace objęły rowy melioracyjne na długości niemal 44 km, a groble stawowe zostały wzmocnione ścianką szczelną na odcinku 853 m. Inwestycja swym zasięgiem objęła tereny głównie leśnictwa Śliwnik oraz Leszno-Górne, czyli teren bardzo popularny wśród mieszkańców Szprotawy oraz okolicznych miejscowości, przez które przebiega między innymi pętla Bobrowiska, czyli jeden z najbardziej popularnych szlaków turystycznych na terenie naszego nadleśnictwa. Sercem inwestycji stały się stawy bobrowiskie, które po raz pierwszy od wielu lat zapełniły się wodą, a wraz z wodą na stawy powróciło życie. Ze względu na fakt, że stawy bobrowiskie składają się w całości z dwóch użytków ekologicznych, łabędzie stawy oraz żurawie bagno, nadleśnictwo Szprotawa podczas realizacji całego zadania musiało stawiać na naturalność. Prace musiały zostać przeprowadzone w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko. Z faktu istniejących tutaj z użytków ekologicznych, prace w dnie zbiorników zostały ograniczone do minimum. Większość prac skupiła się na pobliskich rowach melioracyjnych, które dzięki udrożnieniu pozwoliły na napełnienie stawów wodą. Poza wieloma aspektami przyrodniczymi, podkreślić należy, że teren ten stał się jeszcze bardziej atrakcyjny turystycznie. Odwiedzając Nadleśnictwo Szprotawa, koniecznie musicie zobaczyć to urokliwe miejsce.